Tatry, znaleziono ubrania. Mogły należeć do Joanny F. Szczątki w Tatrach. Mogą należeć do zaginionej Joanny F. Policja odnalazła rzeczy, które najprawdopodobniej należą do zaginionej we wrześniu 2020 rok. Joanny F. Funkcjonariusze natrafili w Tatrach m.in. na ubrania kobiety. Kolejne przedmioty oraz ludzkie szczątki zlokalizowali ratownicy TOPR, którzy zostali wezwani na miejsce przez policję. O znalezieniu przedmiotów, które mogą należeć do zaginionej Joanny F. TOPR poinformował na swojej stronie internetowej. W poniedziałek 21.06, po godzina 14.00 policja powiadomiła centralę TOPR, że na Kozim Tarasie w północny masywie zadniego Granata znaleziono rzeczy i elementy ubrania należące prawdopodobnie do zaginionej we wrześniu 2020 rok. Joanny F. W tamten rejon z Murowańca udało się dwóch ratowników, którzy znaleźli jeszcze kilka elementów mogących należeć do poszukiwanej. Znalezione przedmioty przekazano policji, czytamy we wpisie ratownika Adama Maraska. TOPR poinformował też, że kolejnego dnia o godzina 7.30 grupa ratowników została śmigłowcem przetransportowana w rejon Granatów, celem poszukiwania zwłoki i rzeczy należących do zaginionej. Znaleziono portfel z dokumentami, telefon należące do poszukiwanej oraz ludzkie szczątki. Policja na razie ostrożna. Rzecznik prasowy zakopiańskiej policji nie potwierdza na razie, że odnalezione przedmioty na pewno należały do Joanny F. W tej sprawie toczy się śledztwo. Znalezione przedmioty są analizowane. Zostały zlecone badania DNA odnalezionych kości. Czekamy na wyniki, powiedział Gazecie Krakowskiej Roman Wieczorek. Zaginiona Joanna F. 20 września 2020 rok. Wyszła z jednego z pensjonatów w Zakopanem. Według ustaleń policji kobieta doszła m.in. do schroniska Murwaniec na hali gąsienicowej, gdzie nagrały ją kamery monitoringu. Jesienne poszukiwania kobiety nie przyniosły rezultatu. Wznowiono je w maju, korzystając z pomocy m.in. specjalnie wyszkolonego psa. Ponownie bez skutku. Na nowy trop natrafiono kilka tygodni temu, gdy pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego znaleźli w rejonie zadniego Granatu ludzie szczątki oraz but.